Zatem przygotowujemy tkaninę nitrującą do preparatyki MC, czyli nitrocelulozy. Prawidłowo jest to tak naprawdę ester celulozy z kwasem azotowym. Dlatego do reakcji używamy kwasu azotowego oraz kwasu tlenkowego, gdyż kwas tlenkowy jest katalizatorem reakcji esterfikacji. A do czego później użyjesz tej nitrocelulozy? Nitrocelulozy później użyjemy do pokazu, gdyż spalanie azotanu celulozy jest bardzo widowiskowe. Była ona kiedyś używana jako prąd benzynny, a tak zwana podobna strzelnica. Są po dodaniu kwasu azotowego widzimy, że temperatura podniosła się, wynosi 20 stopni. Przy procesie tworzenia mieszaniny nitrującej nie powinno przekraczać się temperatury około 40 stopni Celsjusza, dlatego że w wyższej temperaturze reakcja zaczyna przyspieszać i jest autokatalizowana termicznie. Będziemy robić połączy żel. Mamy tutaj nasz roztwór od stanu wapnia nasycony, do którego dodaliśmy trochę alkoholowego roztworu fenolftaliny oraz wodorostanki sodu. Tutaj mamy etanol 98% wraz z 2 litrami alkoholowego roztworu fenolftaliny. 2 litrami? Dodawać, znaczy mieszać jedno z drugim, aż utworzy się różony rzep, mam nadzieję. Zobaczymy. No teraz to już zupełnie inaczej wygląda. No, trzeba to podbarwić. Głównie sekcją logistyczną, czyli generalnie ograniczenie terenu pod wszystkie pokazy. Ławki, jakieś takie różne pierdoły, typu gaśnica, piasek. Myślisz, że gaśnica jest pierdołą przy naszym pokazie? Może się przydać. Co myślisz? Jeszcze się nigdy nie przydała, więc śmiem twierdzić, że mam nadzieję, że Wans jednak czegoś nie wymyśli i jednak nie będzie potrzebna. Mhm. Także co jeszcze? No, w sumie to tylko tak bardziej koordynacyjnie. Skąd coś wziąć, jak trzeba coś przynieść, coś trzeba załatwić, to mam znaleźć osoby, które mają to zrobić. Czyli jesteś szefem szefów? Tak. Ja jestem tu wewnętrznym gestapo, także jak coś, to wszystko do mnie. A zajmujesz się też sprzątaniem po tej całej imprezie? No, tą mniej przyjemną rzeczą. Czym się zajmujesz dzisiaj? Dzisiaj na chemikaliach będę robił 2 pokazy. Będzie to spalanie azotanu celulozy oraz podpalanie biurka. Podpalanie biurka? Tak, za pomocą termitu podpalimy biurko. Termit jest to substancja, która pali się z bardzo wysoką temperaturą. Składa się z dwóch metali, tlenek żelaza oraz pył aluminiowy. Czyli bardzo łatwo go zdobyć pewnie. Tak, bardzo łatwo to zdobyć, wbrew pozorom tak naprawdę. Tylko jedyny problem jest wysoka temperatura zapłonu, a sam termit pali się z temperaturą około od 1600 do 3600 stopni, zależnie od dużych tych metali. A skąd zdobyłeś biurko? Biurko przynieśli koledzy, ja nie wnikam skąd to wzięli. I będzie konkurs. Jaki konkurs? Kursu nie mieszające się warstwy, tak nazwaliśmy to doświadczenie, w którym mamy wodę, etanol, olej, Ludwik oraz miód. I zadaniem konkursowiczów będzie wymieszanie tych wszystkich składników w tym cylindrze, tak aby wszystkie te warstwy się nie wymieszały. No i osoba, która wywiąże się z zadania lub też będzie miała najwięcej warstw, które się nie wymieszają ze sobą, otrzyma nagrodę ufundowaną przez firmę Lukam, Chemik oraz Pan. Chcę pozdrowić moją babcię kochaną, która na mnie czeka i tęskni mi ciągle martwi od tego wnuczka, oraz moją kochaną dziewczynę.